Hej, pokażę Wam dzisiaj grę dla najmłodszych graczy 4+, i to jest gra dzielne myszki. W środku jest rozkładana plansza, drewniane myszy. One, słuchajcie, są bardzo ładnie wykonane, z ogonkami, z plastikowymi uszami, i myszy są w czterech kolorach. Jest też kot, który będzie gonić myszy. Kostka od 1 do 6. I jeszcze na niej jest symbol kota. I są też kawałki sera, które myszki będą zbierać. Tak wygląda plansza. I w każdym, na rogach są domki, takie kryjówki myszek. I układa się serki. W pierwszym domku serki złożone z jednego kawałka, w drugim z dwóch kawałków i tak dalej. Za to tu, na samym końcu, w serowej krainie, są serki takie pełne z sześciu kawałków. Myszki kładziemy w ich domku. Ile graczy, tyle kolorów. Maksymalnie może grać 4 graczy. Jeżeli gra 2 graczy, to wtedy bierze po 5 myszek i 5 myszek jest w kolorze czerwonym, a także niebieskim. Hopa, tu zaczynają myszy. Kot staje na polu z numerkiem tylu, ile jest graczy. Czyli jak gra 3 graczy, to kotek staje sobie tutaj. I co się dzieje? Rzucamy kostką. Pierwszy gracz. 4. Załóżmy, że będzie grał zielonymi myszami. Raz, dwa, trzy, 4. I tak dalej. Kolejny gracz. Raz, dwa. 4. Teraz ten czerwony gracz. Raz, dwa. I teraz 3, 4. I tak sobie, słuchajcie, idą. Jeżeli wypadnie, o, tutaj, taki symbol, czyli jedynka oraz kot, to wtedy ten gracz, który wrzucił, hop, robi jeden krok do przodu, ale też przesuwa kota. W pierwszym okrążeniu kot idzie o jeden krok, ale w drugim okrążeniu, po przekroczeniu tej linii, tej tutaj ze strzałką, idzie już o dwa, tutaj gdzie są te symbole dwóch kotków. To tak się porusza. Gramy sobie dalej, koty i myszy się przemieszczają zgodnie z rzutem kostką. I teraz słuchajcie, kot się zbliża tutaj do tego pola startowego. I jeżeli kot przekroczy to pole, to żadna z myszek, które są w domku, już nie może wyjść, więc te wszystkie myszki idą do pudełka. Kot je złapał. I teraz kolejny gracz rzuca. Jeden wypadł, słuchajcie, kot. I teraz co się dzieje? Kot robi krok do przodu i zgarnia tą myszkę, czyli złapał myszę niebieską. Ona idzie do pudełka. Myszki mogą się chować po drodze. Załóżmy, że teraz ruszam się myszką czerwoną. Wypada mi, słuchajcie, na przykład 3. Ale widzę, że kot jest blisko, więc co mogę zrobić? Mogę hop, schować się tutaj do norki. Można wejść do norki dwoma wejściami, są oznaczone serowymi strzałkami. No i w tej norce myszka zostaje już do końca gry, a gracz może sobie wziąć kawałek serka, który jest akurat w tej norce. Grę kończymy, jeżeli już na planszy nie ma biegających myszek, ale wygrywa ten gracz, który ma najwięcej kawałków serka. Zobaczcie, tutaj jeden z graczy ma 7 kawałków, ale ten zebrał ich aż 9, czyli ten gracz wygrał. Niezależnie od tego, czy doszedł pierwszy, czy ostatni, to wygrał ten gracz, który ma po prostu najwięcej tych fragmentów serka. Gra jest o tyle ciekawa, że trzeba troszeczkę kombinować, planować, wymyślać, gdzie najlepiej jest wejść. Mniejsze dzieci po prostu chętnie będą chować się do norek i rzucać kostką, ale im starsze, tym ten proces decyzyjny jest większy i zaczynają bardziej kombinować, co się bardziej opłaca, czy prześcignąć kota, czy może schować się do norki i wziąć ten serek, który akurat jest, że tak powiem, na drodze. Dajcie znać, jak gra Wam się podoba. Jest pięknie wykonana, i te myszki, i plansza, i kot, i w ogóle zamysł. Bardzo, bardzo fajny.